nie ma najmniejszej wątpliwości, że był, jakby powiedzieć, żołnierzem bardzo oddanym tej walce o kraj, o Polskę. Nie była to rodzina uboga, nie była to rodzina bogata, ale nie uboga. Gdyby była uboga, to nie stać jej by było na wykształcenie. Dzieci, a wszystkie dzieci były wykształcone, jak na owe czasy. Dziadek był człowiekiem takim bardzo energicznym, stanowczym. Bardzo surowo wychowywał swoich synów. Wszyscy odbywali służbę wojskową, wszyscy byli po szkole podchorążych. Wszystkich wysyłał do szkół na miarę swoich możliwości. Stryjek Marian walczył pod Włodzimierzem. Tam zagarnęli ich Rosjanie. Udało mu się z pociągu wyskoczyć, chyba 4 kolegami wyskoczyli z pociągu i udało im się do domu wrócić dopiero na koniec października. Z transportu do Kozielska Stryjkowi z pociągu, z jego 4 kolegom udało się wyskoczyć i w bardzo trudnych warunkach, bo ludność miejscowa była nieżyczliwie ustosunkowana do polskiego wojska, pozrywali wszystkie odznaki wojskowe, w mundurach wracali. Bardzo długa była ta podróż. Jedli tylko to, co się udało gdzieś tam w lesie czy na polu znaleźć do jedzenia, tylko to mieli, nic więcej. Wrócił w takim stanie, że jak wszedł do domu, babcia zapytała, myślała, że ktoś po prośbie zapytała, czy mam dać jeść, czy do torby coś dać. A stryjek się wtedy rozpłakał i mówi, mama, nie poznajesz mnie? Dopiero babcia po głosie go poznała. Tak był zmieniony, wychudzony. Trochę tylko odżył i zabrał się zaraz za działalność. Zaczął uczestniczyć w tych organizowaniu obrony, w organizowaniu partyzantki. Stryjek, jak jechał do Dęblina, do swojej drukarni, tak zaniepokoił się jakoś, że zrezygnował z dojechania i dobrze, bo tam był kocioł zrobiony, tam czekali na niego i udało się mu jakoś uniknąć tego aresztowania. Tym, że już później musiał pójść do oddziału w lesie. Prawdopodobnie jakiś młody chłopiec, który był łącznikiem, wpadł i Niemcy po prostu biciem wydusili to z niego i w ten sposób dowiedzieli się, że Dymek to jest Marian Bernaciak. W szkole była przerwa. Kanierałyśmy się w berka, wybiegłyśmy na szosę. Ja zobaczyłam, to było niedaleko, na szosie zobaczyłam karabiny maszynowe i żołnierzy. Karabiny skierowane na dom dziadków. I chciałam koniecznie biec do tego domu. Mieszkanie było straszliwie zrujnowane. Jak ja do domu wbiegłam, wreszcie mnie puściła nauczycielka i do domu wbiegłam, to wszystko leżało, wszystkie rzeczy, obrazy, inne rzeczy, wszystko leżało na ziemi. Kwiaty z doniczek powyrzucane, ubrania leżały na ziemi. I co mi się rzuciło w oczy jedno, że na takim piecu stało po piersie Piłsudskiego. To była jedyna rzecz nieruszona w domu. Ja nawet jako dziecko, był dla mnie to tak duży kontrast, że ja na to zwróciłam uwagę. Jedyne po piersie nie było tknięte. Wszystko inne leżało na ziemi podeptane. W tym czasie potworzyły się takie pseudopartyzanckie oddziały, które napadały na bogatszych gospodarzy, na dwory, kradli, zabierali co byłoby do zabrania, a co najgorsze, że również gwałcili kobiety. I po jednej takiej właśnie akcji postanowili przyspieszyć zawiązanie tego oddziału, który
miał bronić. I ludzie w ogóle się sami próbowali bronić. Założone były gongi, straże stały przy wjazdach do wsi. I jeżeli coś się działo, to w gongi uderzali. I wtedy ludzie z czym mogli lecieli, ale jedni się chowali jak trzeba było, inni próbowali się bronić, bo po prostu bandy atakowały. I stąd właśnie ta obecność partyzantki była dla ludzi bardzo pomocna i bardzo wygodna. Z całą pewnością ufali mu, że mieli do niego zaufanie. Za kradzieże, bo się zdarzały, że jakiś nie wytrzymał żołnierz, zobaczył jakiejś biedniejszej rodziny, że coś leży cennego i go przywłaszczył sobie. Były bardzo surowe kary. Przede wszystkim musiał pójść z kimś znacznym, to potwierdziłby, i to zwrócić i przeprosić. Coś miał takiego w sobie stryjek, że mimo woli go wszyscy słuchali. Coś takiego dowódczego w jego charakterze było. Przy czym jednocześnie stanowczość, ale i spokój, no i duże poczucie sprawiedliwości. Na pewno nie krzyczał, nie robił awantur, bo był bardzo stanowczy, ale spokojny. Jak przychodził, to wieczorem przychodził. Ja zawsze to dla mnie była ogromna radość, ponieważ bywał u nas i wiedział, że ja tęsknię na pewno za tato, nie za nikim, nie za mamą, tylko za tatę tęsknię. Więc zaczął się mną zajmować, tak jak tata się ze mną zajmował. Ja dlatego do niego się bardzo przywiązałam. I dlatego dla mnie był taki ważny, to był taki drugi zastępczy, jakby tata dla mnie. Dziadkowie byli bardzo zmartwieni, ale bardzo szybko ich zaaresztowano i siedzieli w więzieniu. Ja już nie byłam u dziadków wtedy, ale wiem z opowiadań, że po prostu zabrali ich jako zakładników. Jeżeli stryjek się zgłosi, to dziadków wypuszczą. I próbowali załatwiać sprawę w ten sposób, żeby jakieś wiadomości wycisnąć z dziadków, że na przykład bito Lucjana, a dziadek się musiał temu przyglądać i to nieludzko go bito. Potem było tak, że bito na przykład dziadka, a synu się musiał przyglądać, albo pod jego drzwiami dziadek jęczał, a on musiał słuchać, więc w ten sposób próbowali jakoś wycisnąć wiadomości. Babci kazano mówić, że urodziłam i wychowałam bandytów, a babcia im zawsze odpowiadała: panowie, dla was oni mogą być czym wam się podoba. Dla mnie to są wspaniali synowie i jestem dumna z nich, że je mam, że ich mam i że ich wychowałam tak. I za każdym razem ją bito. Babcia miała całe plecy porane bliznami. Kryła to przed nami, ale kiedyś się to wydało. Blizny były szerokości, głębokości palca. Całe plecy były w takich bliznach u babci. Powiedzieli, że mu pozwolą wyjechać za granicę, ale to była bzdura, bo jak było ujawnianie, to wszyscy, którzy mieli takie jakieś większe kierownicze stanowiska, to ginęli w krótkim czasie. To było przed referendum, te trzy razy tak lub nie. I było duże nagromadzenie wojska. I w tym lesie w Piotrówku było dużo ich. Do Piotrówka, ponieważ w pobliżu Piotrówka mieli swoją siedzibę. I to jakoś było widoczne, czy znane. Do Piotrówka dano sołtysa, nie ze wsi, który był po prostu taką wtyczką. I on zarządził, że jeśli ktoś obcy się, zwłaszcza mężczyzna, pokaże w terenie, mają ludzie obowiązek meldować mu to. Przyjechał ten stryjek, wracał z jakiejś narady. Miał chyba pięciu ludzi ze sobą, partyzantów.
i zajechali do Piotrówka przez przypadek. Stryjkowi koń zgubił podkowę i kulał, a w Piotrówku był kowal i zajechali, żeby konia podkuć. Do kowala zajechali. Kowal się jakoś tak dziwnie zachowywał. Strasznie przedłużał to kucie tego konia. I ciszczem wysłał syna do sołtysa, żeby zameldował, że obcy ludzie, chyba partyzanci, przyjechali. I wtedy właśnie zaczęła się strzelanina. Kilku osobom udało się uciec, ale ci, co byli przy stryjku, nie chcieli. Stryjek został ranny. Dostał postrzał przez nogi z karabinu maszynowego i przez klatkę piersiową. Szans na jego przeżycie nie było, raczej była mała szansa. Zresztą powiedział, że nigdy żywy się w ich ręce nie odda. I chciał jednocześnie ratować ci, co koło niego byli, bo prosił, żeby uciekali, a on będzie ostrzałem próbował torować im drogę. Ale okazało się, że oni nie chcieli od niego odejść. I dopiero kiedy ranny upadł, strzelił do siebie, w głowę sobie strzelił i skrócił swoje życie. Tam w tym miejscu stoi kapliczka i krzyż, gdzie stryjek zginął. On po prostu strzałem tym uratować chciał swoich współtowarzyszy, którzy dokąd żyły, nie chcieli od niego odejść. I kilku się udało to. Uciekli po prostu. Uciekli ze względu na to, że zajęli się stryjkiem, byli zachwyceni, że go mają i mniej uwagi zwracali na jego współtowarzyszy. Im się udało uciec. Nigdy władze nie dawały ciała, żeby tam się nie zbierały jakieś grupy ludzi do oddawania hołdu. Ciał nie oddawali. Nie wiemy, gdzie stryjek jest pochowany. Symboliczny pogrzeb był. Przyjechałam z rodzicami do Ryk w kościele ryckim. Wystawiona była trumna, w której nie było ciała stryjka. Odprawiona msza, kościół był pełen ludzi, a dookoła kościoła pełno wojska i policji. Otoczony był kościół. Ludzie przynieśli, to był czerwiec, więc o kwiaty było łatwe, przynieśli mnóstwo kwiatów. I te kwiaty zostały przy trumnie złożone. Kiedy msza się skończyła, no trzeba coś z tymi kwiatami było zrobić. Mama, ja na tej pomagałam przy tym, mama i jeszcze ktoś jej tam pomagał, wynieśli te kwiaty pod pomnik wolności przed kościołem. On stoi do dziś, ten pomnik, i tam złożyli te kwiaty. Jeszcze myśmy nie zdążyli od kościoła odejść, przyjechał wóz ciężarowy, przyjechała milicja, nałożyli te kwiaty na ten wóz i wywieźli na śmietnik. To było zakończenie tej uroczystości pogrzebu.